Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia. Znajdujemy się dzisiaj w Bistro Duet w Koszalinie. Dzisiaj zrobimy dla Państwa trzy potrawy. Będą to trzy potrawy z Ukrainy. Pierwszą to będzie sałatka z fasoli, z kukurydzy, z ciecierzycy. Następną rzeczą to będą pielemienie. Tylko pielemienie będą podane w dwóch odsłonach. W odsłonie typowej ukraińskiej i pielemienie w odsłonie takiej mojej. I trzecią potrawą będzie pęczotto z wieprzowiną, również ukraińskie potrawy. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, będzie sałatka. Po to, aby składniki nam się dobrze połączyły. Do tego będziemy potrzebowali pomidorki koktajlowe, które przekrajamy na pół. Kukurydza. Fasola czerwona. Ciecierzyca. Papryka świeża, pokroimy ją w paseczki. Do sałatki. Odrobina kolendry świeżej. Lekko przesiekać, aby fajnie wydobył nam się smak. Oliwa z oliwek. Ocet balsamiczny. Sól himalajska różowa. Odrobina świeżego pieprzu. Wszystkie składniki mieszamy. I sałatka gotowa. Odstawiamy na jakieś 5-10 minut, aby wszystkie składniki fajnie się połączyły. I przystąpimy do przygotowania pielmień. Pielmienie to są takie małe pierożki. Ja wcześniej sobie przygotowałem ciasto. Ciasto to jest zwykłe, jak ciasto makaronowe. Pół kilo mąki, 4 jajka, woda, sól, pieprz. Odrobina mąki. Rozwałkujemy. Nie wałkujemy tego na okrąg, tylko bardziej taki podłużny placek. Zaraz pokażę dlaczego. Grubość taka akurat 2-3 mm. Odrobina mąki jeszcze. Zostawiamy na chwilkę i przygotujemy farsz. Do farszu będziemy potrzebowali około 100 g mięsa mielonego wieprzowego,
mięsa mielonego wołowego. Natka pietruszki, sporo, pieprz. I sól. Do tego wkroimy jeszcze ząbek czosnku. Lekko go przesiekamy. I składniki łączymy. Myślę, że ręką będzie wygodniej. Okej. Ciasto na mięso na chwilkę odkładamy. I teraz takie urządzonko, u nas w Polsce już są dostępne, to jest akurat przywiezione z Ukrainy, ale u nas też można kupić, z tym, że u nas w Polsce są plastikowe, widziałem na rynkach. Obsypujemy dokładnie mąką, żeby nasze pielęgnienie wyszły. Z każdej strony. Lekko potrząsamy i teraz nakładamy jedną połowę ciasta, lekko przyciskamy i nakładamy farsz. Troszkę w mące, by łatwiej było. Lekko ugniatamy, przykrywamy drugą częścią ciasta i wałkujemy od wewnątrz na zewnątrz. Zawsze każdy będzie chciał wyjść. Jak się tak zlepiają, to znaczy się, że mieliśmy niedokładnie nałożony farsz albo za słabo było podsypane mąką. Ale to można już ręcznie rozdzielić. I rzucamy na gotującą, osoloną wodę. Gotujemy około 4-5 minut, aż wypłyną. Do naszych pielmieni będziemy potrzebowali jeszcze kolendry świeżej. Drobno posiekamy. Widzę, że już dochodzą. I pielęgnienie odcedzamy. Nie płuczemy wodą. Zostawiamy w ten sposób. I tak. Na Ukrainie podają taki oryginalny sposób
To jest śmietana. Ocet. Nakładamy parę sztuk. Posypujemy obficie świeżo mielonym pieprzem i posypujemy kolendrą. Ja zademonstruję, jak to się je. Jeden pielemień maczamy w occie, w śmietanie. Pyszne. Naprawdę świetne. A teraz pokażę, jak podać na sposób taki, który ja sobie wymyśliłem. Czyli tak samo ugotowane pielmienie. Nasza sałatka, którą wcześniej przygotowaliśmy. Oregano, również pieprz, świeżo tarty parmezan, bardziej się zrobiło takie włoskie pielmienie. Ok, i tarty czosnek. I również spróbuję, bo się już nie mogłem doczekać. Sałatka mega, naprawdę świetna. Możemy podać to również na inne sposoby. Możemy to podać w sosiku grzybowym, ale najlepsze jakie jest, to ja proponuję, w niedzielę gotujemy rosół i zamiast makaronu podajemy takie pielmienie w rosole. Posypujemy na wierzchu parmezanem. Naprawdę świetna rzecz. Teraz przejdziemy do następnej potrawy. To będzie pęczotto. Normalnie to na Ukrainie się nazywa kasza z wieprzowiną. W tym wypadku polędwiczka wieprzowa pocięta w paski. Przyprawiamy pieprzem. I solą. Mieszamy. Odrobina mąki. Na rozgrzaną patelnię olej. I obsmażamy mięso. Do tego przygotowujemy sobie ząbek czosnku. Drobno siekamy. Również wykorzystamy kolendrę, która nam została. Świeże kureczki w całości, takie ładniejsze wybiorę. O. Jest to również proste, szybkie danie. A te potrawy właśnie pokazała mi jedna koleżanka, z którą pracowałem. Właśnie z Ukrainy. I jeszcze suszony pomidor. Nazywa się Swietłana. Właśnie takie pęczotto oni podają u siebie na weselach. Można zrobić z kaszy jęczmiennej, z kaszy gryczanej. Ja zastosuję dzisiaj
kaszę pęczak, która jest wcześniej oczywiście ugotowana. Myślę, że około 100 gram na dwie osoby. I śmietana 18%. Całość gotujemy około 2-3 minut. Dodajemy czosnek, kolendrę, jeszcze odrobinę pieprzu i sól. Czekamy, aż kasza wchłonie cały płyn. Myślę, że nic nie brakuje. Fajnie nam się połączyły składniki. Zapach czosnku, kolendry. Potrawa gotowa. Nakładamy. Nasze odłączymy. Jeszcze kurki na wierzch. Odrobinę kiełki rzodkiewki, kolendry świeżej. Ja jeszcze tutaj bym dał papryczki, żeby coś fajnie chrupało. I proszę, pęczotto z kurkami, pielmienie. Życzę Państwu smacznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Paweł Romankiewicz dzisiaj dla Was gotował. Do widzenia.